prezydencie elekcie. Serdecznie gratuluję i życzę owocnej pracy na rzecz naszego miasta. Dziękuję serdecznie. Olsztyn dnia 6 maja 2024 roku zaświadczenie na podstawie artykułu 490 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. Miejska Komisja Wyborcza w Olsztynie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się 21 kwietnia 2024 roku, pan Szewczyk Robert Jan wybrany został prezydentem Olsztyna. Dziękuję bardzo. Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Ślubuję. Dziękuję bardzo. Szanowny panie prezydencie, w imieniu wszystkich radnych Rady Miasta oraz wszystkich obecnych tutaj dzisiaj gości składam panu najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Panie prezydencie, co to oznacza być prezydentem Olsztyna? No to wielki zaszczyt, wielkie poczucie wdzięczności dla mieszkańców, a tak jak mówiłem dzisiaj, zaczęły się matury z języka polskiego, pisemne. Widziałem trochę zestresowaną młodzież, która szła rano do swoich liceów. Trzymam za nich mocno kciuki i mam nadzieję, że tak samo mieszkańcy trzymają dzisiaj kciuki za mnie. Ale wiemy, co chcemy zrobić, wiemy, jak to zrobić, także to duże wyzwanie, ale ta praca jest nam dobrze znana. Panie prezydencie, jaką ma pan wizję Olsztyna? Swoją wizję? Zawsze powtarzałem, że Olsztyn należy traktować jak nasz wspólny dom i troszczyć się o seniorów, troszczyć się o młodzież, o dzieci, ale też wspierać przedsiębiorców, wspierać tych, którzy tu pracują, wspierać olsztyńskie rodziny. I takiego Olsztyna oczekuję, Olsztyna, który jest otwarty, stwarza szanse, jest bez kompleksów, jest miastem, które daje możliwości. Jest miastem, w którym nasze dzieci będą chciały zostać albo po studiach tu wrócić, bo to będzie miejsce, w którym można prowadzić swoją karierę, swój biznes, dobrze pracować, wychowywać dzieci. Olsztyn już ma wszystko, żeby takim miastem być i Olsztyn może być takim miastem dalej.